Dzisiaj na śniadanie jogurt proteinowy, który zrobiłam sama z białka z grochu. No i tutaj jest kilka owoców, czyli takie wysoko węglowodanowe śniadanie, ale też z odrobiną białka, bo zaraz zabieram się za trening, więc taki zastrzyk energii o poranku. Zabieram się za robienie snacków. Tutaj mam całą pakę daktyli i zaraz będę przygotowywała sobie daktyle z masłem orzechowym, czyli moje must have. I chcę Wam pokazać odżywkę proteinową, którą już, można powiedzieć, mam na wykończeniu. Jest to oczywiście z grochu. Ona mi najbardziej smakuje i dodaję ją tam, gdzie wszystko jest takie mączne, jakieś placuszki albo omlety. I ogólnie, jeżeli coś piekę, to zawsze dodaję właśnie tą odżywkę białkową. To jest 100% odżywki białkowej z grochu, tam nie ma nic innego. I ona ma troszkę taki posmak lekki, ale to nie jest jakiś taki bardzo mocno zmieniający, bo na przykład konopna, to ona już jest bardzo intensywna, zielona i nadaje się do takich zielonych smoothie, więc bardziej skłaniam się do tego właśnie z grochu. I to po prostu dodaję gdziekolwiek tylko chcę, nawet do jogurtów, żeby zwiększyć zapotrzebowanie na białko dla mojego organizmu, żeby po prostu dostarczyć tego, co potrzebuję. Więc jeżeli zastanawiacie się, jak właśnie dodać więcej białka, to po prostu przy robieniu jakichś placuszków, omletów czy właśnie jogurtów można tworzyć własne wysokoproteinowe produkty i można nawet to łączyć z masłem orzechowym, właśnie z jogurtem, dodawać to na daktyle, wszystko razem połączyć, zamrozić i mieć takie snaki wysokobiałkowe, więc naprawdę bardzo fajny, łatwy sposób można zwiększyć białko w naszej diecie, więc ja polecam. To akurat mam z firmy Ostrowic, znalazłam na Allegro taką firmę, która ma dobrą, przystępną cenę, ale tak naprawdę każde proteiny pomogą Wam w odchudzaniu, bo jeżeli chcemy zrzucić tkankę tłuszczową i zacząć budować tkankę mięśniową, żeby po prostu być zdrowym, pełnym energii, no to musimy skupić się na tym, aby dostarczać odpowiednią ilość białka. A nawet jeżeli jecie mięso czy ryby, to nie jesteście w stanie dostarczyć takiej ilości, jaka jest potrzebna. Osoby, które trenują, to jest nawet od 1,6 g do ponad 2 g na kilogram swojego ciała, czyli ja muszę około 120 g białka jeść dziennie, aby po prostu budować masę mięśniową. I też muszę mieć teraz taką, może być normalną kaloryczność, żeby już nie wchodzić na deficyt. Na początku trzeba wejść na deficyt, aby pomóc organizmowi zrzucić tę tkankę, która nie jest Wam potrzebna, której nie chcecie, nie jest ona pożądana, więc jak już to zrobicie, to wtedy możecie zwiększyć kaloryczność i zacząć jeść, można powiedzieć, normalniej. Aczkolwiek dla mnie redukcja to jest i tak normalne, zdrowe jedzenie, ja się zdrowo odżywiam, więc nie jem żadnych cukrów, żadnych przetworzonych produktów, staram się jeść to, co lubię w wersji zdrowej, ale od kilku miesięcy szukam dodatkowo, żebym miała bardzo jakby wysoką ilość białka, także ja teraz wybieram się jeszcze na spacer, ale najpierw snaki. Mam tutaj różne masła orzechowe, proteinowe. Te akurat dwa są. Te są o smaku kokosa i migdałów. Tutaj jest klasyczny peanut, czyli orzech ziemny. I tutaj również mam pasta arachidowa o smaku słonego karmelu. Też jest przepyszna. Idealnie się właśnie komponuje i łączy z daktylami. Więc chyba dzisiaj takie połączenie. To jest mój must have. Kto kocha daktyle, ten po prostu niech połączy sobie to z masłem orzechowym. To jest coś przepysznego. Masz ochotę na coś słodkiego i powiem Wam, że ten daktyl jest tak słodki, że mnie wystarcza jeden, max dwa daktyle i jestem przesłodzona.
A mianowicie skończył mi się peeling enzymatyczny do skóry głowy i właśnie biorę ten z Only Bio, on jest bardzo fajny i teraz akurat na promce, więc jak szukacie peelingu do skóry głowy, to polecam z Only Bio. Ostatnio kupiłam sobie ten tonik z tripeptydem miedziowym i jest rewelacyjny. Jesień już pełną parą. Ile dyni teraz się pojawiło. Wow. Najwyższy czas zacząć robić ciasteczka dyniowe. Kupić składniki. O, te dynie są bardzo fajne. Te lubię, ale te, o. Są najsmaczniejsze dynie ever. To jest najpyszniejsza dynia, jaką kiedykolwiek jadłam. Nie wiem, jaka to jest odmiana, ale jest po prostu rewelacyjna. W gruzińskiej piekarni znaleźliśmy taki choćby placek drożdżowy z czym to jest, serem, nie? I się teraz opychamy węglowodanami. Ja mam taki wielki kawał. Na wieczór. Pyszne. Przecież jak cała taka mała pizza. No. OMG, ale to jest dobre. Za chwilę będę robiła trening, to nie chcę jakiegoś takiego, wiecie, mocnego, konkretnego śniadania. Dzisiaj akurat robię dolną partię ciała, więc moja ulubiona część ciała do ćwiczenia. Dajcie znać, czy wy też tak macie, że nogi i pośladki to jest wasz ulubiony trening. No i idę jeść, bo już jestem głodna, a też chcę zrobić sobie taką przerwę półgodzinną między jedzeniem a treningiem. Ja już po treningu ogarnięta. Jedziemy teraz szybko do Lidla, bo mam ochotę zrobić sobie te bułeczki proteinowe. Jestem głodna, więc podjeżdżamy na szybciutko. Mamy dziś again przepiękną pogodę. Tylko się cieszyć. A my dzisiaj planujemy jechać do Parku Chorzowskiego, pojeździć na rowerach. Łukasz zjeść gofra. Tak spędzić czas, nie? Wykorzystać na maksa. Mam moje bułki proteinowe, jeszcze świeży chlebek na zakwasie. I różne bajerki. I też kupiliśmy na spróbowanie tun czy żółto płetwy w oliwie z oliwek. I może ja też spróbuję, zobaczymy. Za 16 zeta. No, dość drogi. Pietro. No i mam moje ulubione próbki orzechowe. Biorę taką drobinkę na spróbowanie. To jest moja pierwsza ryba chyba od 8 czy 9 lat. I jest pyszna. Skosztowałam rybę, no. I nagrywam. Więc muszę... Jestem bez batek jakby co. Ale dawaj. Dokładnie tak samo bym powiedział. No, ale bardzo dobra. Mogłabym czasami sobie zjeść takiego tuńczyka. Okej, okay. To cały twój. A ja tutaj wyciągnę masełko, bo nie wyciągnęliśmy, więc mam skałę. Dojechaliśmy do Parku Chorzowskiego. Będziemy wynajmować od razu rowery? Nie jedziemy kolejką? Chcesz kolejką? A co, tylko jeden przejazd?
przejazd tylko tam, w tą jedną stronę, nie? Dobra. Potem wynajmiemy sobie rowerki i pośmigamy po parku. Dzięki. Mam swój bilet. Prócz, mamy bilety. Można iść. Nie jedziemy na gapę. Nie jedziemy na gapę. Jesteśmy uczciwi. Tak. Podjeżdża nasza. Jesteś ready? Po której chcesz być stronie? Mogę być po tej. No, let's go. Let's go. Jadą, jadą, jadą. I jesteśmy zapakowani. And kiedy będzie to przyspieszenie? Zaraz będzie. And let's go! Woo! Pani, rowery wypożyczone i jedziemy w siną dal. Tutaj Łukasz już szaleje. I ja też. Ta-ra-ra. Woo! Z sobą wzięłam dla siebie. Kizerza. Tak. A mianowicie to.